Cześć witajcie zimeczki z tej strony Sasek i w dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam nowy karabin szturmowy Czy warto go kupić, czy jest on opłacalny, czy go kupować, czy go nie kupować, więc zapraszam do oglądania. Okej, okay, słuchajcie, jesteśmy na starcie. Widnieje tutaj do nas wiadomość od Epic Games, że karabin szturmowy pociąg do bólu jest w sklepie tygodniowym. Okej, okay, więc przejdźmy do sklepu tygodniowego. Ja tutaj... a, brakuje mi to zaraz sobie otworzymy, tylko muszę sobie, dobra, otwieramy cię na odcinku jeszcze dodatkowo yy, legendarną lamy ze skrytki Trolla, gdyż była ona za zadanie, jeżeli nie wiecie, to tutaj w zadaniach było to 14-dniowe zadanie, teraz już chyba już nie ma tego zadania, dlatego już jej nie zdobędziecie, więc tyle w temacie. I otwieramy Zobaczymy, może coś fajnego. Wypali ono się standardowo lepsza na złoto. Tutaj wiecie, jak otwieracie to, ja w ten zawsze ten no, ten ten celuję, i, i podobno lepszy loot. Ale to jest tylko wiecie. Bójdę na resorach. Także zobaczymy. O, 500 taloników. No, niestety nie jest to ta lepsza. Jak to się nazywało? Jackpot Lama. Daj, wezmę ten schemat. Zobaczy o Przycięcie. Mam takie coś na złoto. O nie! Jak chcę ocaleńców. Nice. Ładnie, ładnie. O! Taka średnia ta lampka. No dobra, niech będzie. Myślałem, że coś lepszego. No i otworzymy sobie parę tych mini lamek. Okej, okay, dobra, także mamy na naszą broń, tak ona oto wygląda. Tu macie ją na ekranie. My ją sobie za chwilę zakupimy. No i co? No i wchodzimy, cyk. Tak to wygląda, tutaj Wam jeszcze szybko pokażę. Tu nie ma co statystyk patrzeć, bo one nie są dopasowane. Dlatego jeszcze zobaczcie, sobie tutaj ją, tak ona wygląda. Wygląda no jak pociąg, no tu macie komincyk, no tak jak pociąg wygląda. Trochę tutaj śniegu jest na górze, wiecie, że zimowa. No i ją sobie zakupimy i przetestujemy. Ok, mamy już, już ją zakupioną, więc teraz przejdźmy na mapę, by ją przetestować. A jeszcze przed tym, słuchajcie, przejdziemy sobie tutaj do zbrojowni, wybierzemy schematy i zobaczymy jak ona wygląda. Okej, okay, tutaj jest na 130, to są jej statystyki na 130, niestety perki nie są zmienione, gdyż na razie, no, nie zmieniałem i nie będziemy tutaj działać zbytnio na perkach, gdyż nie wiem, czy się ją opłaca podbijać na perkach, przetestujemy sobie, ważne, że jest na 130, to tyle, tyle zobaczycie, jak to wygląda, więc tak, obrażenia 8000, no, dość taki, taki wysoki wskaźnik obrażeń, bym powiedział, obrażenia w głowę są okej, okay. Tutaj szansa na trafię nie wiadomo, bo tu perky, perków nie ma dlatego. Tutaj nie patrzmy też na to, bo to też perki poprawiają. Szybkość, szelność. no taka, no taka w miarę spoko. Myślałem, że on będzie miał, będzie wolniejszy, ale jest okej. Okay. Pojemność magazynka duża, duża pojemność magazynka. Skala ma chyba 40 bodajże, zaraz sobie sprawdzimy. Zasięg no taki chyba standardowy, też sobie zaraz porównamy czas przeładowania. Wysoki koszt amunicji, jeden i uderzenie wysokie, dlatego porównajmy ją sobie teraz. Mogę ją tutaj porównać, chyba nie bardzo mogę porównać, ale zobaczmy sobie na, na cykucie, którą ostatnio tutaj ten cykuta ma mniejsze obrażenia, tak jak mówiłem. Zasięg jest taki sam. Szybkostrzelność jest szybszy. I co tutaj? Uderzenie ma słabsze, no czyli takie, no trochę wyda wydaje się lepsze, ale zobaczymy jak to wygląda na mapie. Więc zapraszam na mapę. Ok, słuchajcie, jesteśmy już na mapie. Tak oto ta broń wygląda w grze, no taki pociąg, i zaraz sobie ją przetestujemy na jakichś mobach. Jeszcze zobaczymy w grze, czy te, te statystyki z tej broni się lekko zmieniły, więc sprawdźmy ją. Yy, no, leciutko się chyba zmieniły, chociaż nie, podobne są. Wydaje mi się, że są podobne. Już nie pamiętam, jakie były w Blobby. Chyba się oczupinkę zmieniły, ale nie wiem na 100%. Dobrze, także znajdźmy obóz. O, tutaj mam mgielnego. To zacznijmy od mgielnego. Jak, jak to wygląda? Mgielne. Namgielnym. Jak to wygląda? Namgielnym. Słuchajcie, mam postać bez żadnych modyfikatorów do broni szturmowej, dlatego myślę, że to będzie rzetelny test. I zobaczymy, jak ta sama broń bez żadnych modyfikatorów się sprawuje. No, szybko strzela. Może być, chociaż show nie robi. Zobaczymy takie haski. Ej, no nawet spoko schodzi. Nie, no ładnie, ładnie. Mi się podoba. Do, tu mamy bielnego kolejnego. Ej, w głowę to ładnie wchodzi. Nie, mi się wydaje, że jest ok. Tu mamy Safik y. to sobie od razu wezmę. I poszukajmy obozu. O, tu mamy obóz zaraz, więc zobaczmy. Zróbmy ten obóz. Gielny najpierw odrzut ma dobry, dlatego, dlatego ten gielny mnie nie atakuje. Popatrzmy, tutaj ja mam z tą mocy i ta mapa ma z mocy, dlatego myślę, że to będzie najbardziej rzetelny test. Jaki mógłby być, tylko tutaj rozwalamy, Nie, no ładnie, nie jest źle, nie jest źle, powiem szczerze. No i obocik zrobiony. Poszukajmy jeszcze jakiegoś gruchotacza albo mgilnego, żeby to lepiej przetestować. Okej, okay, tu mamy drugi obóz, ten trudniejszy. Zobaczmy jak to... Jak nam pójdzie. Dobra, odsuńmy się kawałeczek. I po kolei lecimy. No tu jest już więcej tych stworków. Ten mały tutaj nas atakuje. Przydałby tu się skill budowniczego, chociaż mógłbym tu postawić tego. Miśka. Ale chcę po prostu rozwalić tylko z tej broni ten obóz. Dobra, leci dalej, lecimy dalej. Dobra, tak powoli. Tutaj jeszcze te idą. Dobrze, czym pilnego na razie nie ma. I dużo ma tych, a, a magazynek jest spoko. Powiem tak, bo ładnie to idzie. Nie trzeba tak często przeładowywać. No i szybko strzela, w miarę, powiem szczerze. Powiem szczerze, że w miarę szybko strzela. Ok. Zobaczcie, jak tutaj w przypadku tych grubych. No ja tutaj chyba żywioł nie odpowiada. Dlatego trochę wolniej to schodzi. Tak mi się wydaje. Zobaczmy na tym. Tak. To jest kwestia żywiołu. Tu pewnie jest. Tu pewnie jest... Woda, albo coś w tym stylu. Na tym zobaczymy zaraz. Bo te jakoś wolniej schodzą niż te zwykłe. Dobra. I ostatni. Okej. Okay. I mamy obu zrobiony. Elegancko. Więc tak. Słowem podsumowania. Powiem tak. Ta jest w miarę okej. Okay. Myślę, że jest warta kupienia. Jeżeli macie Macie fundusze, możecie zakupić i myślę, że jest spoko. Z wyglądem, no tak bym podyskutował, ale to jest kwestia prywatna, czy komuś się podoba, czy nie. Tutaj biegną już za mną. Chciałem jeszcze powiedzieć, że jeżeli gracie karabinami szturmowymi, my myślę, że ten karabin powinien pojawić się w waszej kolekcji. Jeżeli macie takie oto fundusze, I myślę, że jest. No, w miarę dobrą bronią. Nie jest najlepszą, ale jest OK. Także, dzięki za oglądanie. Jeszcze raz przypominam do zostawienia łapeczki w górę. I subskrypcji. Dzięki za oglądanie. Ja byłem Casek i do kolejnych odcinków. Cześć.